No przede wszystkim to początkiem drugiej połowy. Bardzo dużą skutecznością. Dwie akcje, dwie bramki w ciągu 3 minut. Właściwie pierwsza bramka już podłamała Legię i wykorzystali to Lechici. Strzeli drugą bramkę. Wprowadzili 2-0 i właściwie można powiedzieć, że wprawdzie ta strata tych bramek w jakiś sposób pobudziła Legię do lepszej gry, do bardziej agresywnej i szybszej. Ale byli w stanie tylko odpowiedzieć jeden raz skutecznie przez Doliaka i właściwie spora niespodzianka, tak można powiedzieć, dlatego że jednak Lech w tej chwili wygrywając w Warszawie ma 2 punkty przewagi i jeżeli chodzi o Mistrzostwo Kraju, to jeżeli chodzi o Legię, to nie jest zależne od niej. Oprócz tego, że wygra wszystkie mecze, musi liczyć na kogoś, kto ewentualnie może odebrać punkty Lechowi i to będzie bardzo trudne. W pierwszej połowie nie widzieliśmy specjalnie dobrych akcji z jednej i z drugiej strony, chociaż te kontry w końcówce pierwszej połowy były znacznie groźniejsze w wykonaniu Lecha niż ta gra pozycyjna, czy te długie piłki z obrony na napastników Legii. No, patrząc na dzisiejszy wynik, to bliżej mistrzostwa jest jednak drużyna Lecha. Przede wszystkim Lech wykorzystał te słabe wyjście po przerwie zawodników Legii. Te 5 minut pierwsze, to właściwie 4 minuty czy 3 kompletnie rozłożyły na łopatki strzelenie 2 bramek spowodowało to, że później zawodnicy Lecha kontrolowali właściwie na wydarzenia na boisku, mimo że Legia grała trochę agresywniej i lepiej niż wcześniej. Natomiast była mało skuteczna, mało tych akcji, chociaż w samym ostatnim już w doliczonym czasie gry, w samej końcówce Guillermo miał chyba 100% sytuację na to, żeby jeszcze uratować remis dla Legii. Co byłoby dużym sukcesem, patrząc na przebieg całego spotkania.